Hej, kontynuujemy let's playa z gry Dracula Zmartwychwstanie. Pora przedostać się do zamku Drakuli. Najłatwiej zrobić to mostem, no ale most jest strzeżony przez tego oto zbója. Jednego z nich już unieszkodliwiliśmy, najprawdopodobniej, tak się może przynajmniej w tej chwili wydawać, zginął. No ale nie mamy 100% pewności, natomiast jeszcze jest ich co najmniej dwóch, a może więcej. No a ten, który stoi na moście, stanowi najpoważniejszy problem dla nas, bo blokuje nam przejście. No i trzeba go jakoś stamtąd wywabić, a że mamy instrument, którym te zbóje się ze sobą porozumiewają, to możemy właśnie spróbować go tutaj ściągnąć. Jak było widać, stanął w wyjątkowo niefortunnym miejscu. Zaraz możemy mu coś zrzucić na głowę. Więc dobrze się dla nas złożyło. A to musiało boleć. To na pewno go unieszkodliwi, unieruchomi na dłuższą chwilę. A nawet może się dla niego jeszcze gorzej skończyć. Widziałeś to? Spadł znak i przewrócił Jorka. Fiorel będzie wściekły. Muszę szybko zejść na dół i zamknąć drzwi. Niech pan ma nas w swojej opiece. Ha, czyli pewnie drzwiami już nie wyjdziemy. Karczmarka spodziewa się, że niedługo jej lokal będzie obstawiony przez typów spod ciemnej gwiazdy, więc ucieknijmy tędy. No i rzecz jasna, teraz musimy się dostać do mostu. No ale najpierw przyjrzyjmy się temu facetowi. Oj, to ma duży ciężar. Jeśli to leży na jego głowie, to czarno widzę jego stan. Ale to już nie nasz problem. W zasadzie niepotrzebnie się teraz cofnąłem, bo kierujemy się w stronę mostu, który pozostaje nieobstawiony, niepilnowany. W pierwszej chwili zdziwiłem się, pomyślałem, że wyjątkowego pecha ma Jonathan, z tego względu, że no te typy spod ciemnej gwiazdy sobie tutaj no, łaziły jakoś, przechodzili oni wszyscy z jednej strony na drugą stronę mostu, no ale później pomyślałem o rozmowie z tym staruszkiem, no może z mężczyzną w średnim wieku w karczmie, który powiedział, że droga do zamku Drakuli jest najeżona pułapkami, więc może tam była jakaś pułapka, oni wiedzieli, jak przechodzić przez ten most, no a Jonathan nie był wystarczająco ostrożny, no i stało się to, co widzieliśmy. Ponieważ nie możemy się teraz dostać do karczmy, drzwi są zamknięte, jak powiedziała karczmarka, no to musimy jakoś kombinować inaczej, żeby dostać się albo do karczmy, albo do zamku Drakuli, znaleźć inną drogę. Zabraliśmy Łotrowi dwa klucze. Jeden z nich właśnie jest od studni. No i szukamy czegoś w tym miejscu. Skoro te typki miały klucz do studni, to znaczy, że mogą tutaj coś ukrywać. Na razie zabierzmy stąd lampę. Robi się ciemniej, ale tu nie ma przejścia, jest tylko lekki prześwit. No i szukamy dalej czegoś, co mogłoby się tutaj nam przydać. I tutaj przykład polowania na piksele. Nie jest tak łatwo się zorientować, że tutaj akurat będzie element interaktywny. Te pola interakcji powinny być jednak nieco większe w tego rodzaju grze. Ustawiliśmy tutaj lampę i co widzimy?
Ano widzimy, że mamy linę z hakiem. Zabraliśmy ją do ekwipunku. No i to nam nie pomoże dostać się do zamku Drakuli w tym momencie. Ale może nam pomóc wrócić do karczmy. Tą drogą, którą z niej ostatnio wyszliśmy. Czyli właśnie, o, tędy, bo normalnie bez liny z hakiem, no nie dalibyśmy rady się tutaj wspiąć, jest zbyt wysoko. Więc nasza kotwiczka się tutaj przyda. Oczywiście wielu z was może powiedzieć, że w grze są spore uproszczenia, bo akurat w studni znaleźliśmy przedmiot, który był nam potrzebny za chwilę, okazał się nam potrzebny za chwilę. No ale taka jest też specyfika wielu gier przygodowych. Że akurat często znajdujemy to, co nam, najbardziej jest nam potrzebne. No i cóż, drzwiami nie wyjdziemy. Pewnie karczmarka nie zgodzi się na ich otworzenie. Zresztą z wyjściem z karczmy nie ma problemu, gorzej z dostaniem się do niej. Ale możemy z karczmarką porozmawiać i to właśnie teraz zrobimy. Chyba, że coś by nam jeszcze miał ten pan do powiedzenia. Można to sprawdzić. Ma nam do powiedzenia, więc porozmawiajmy z nim. Most się zawalił. Można inaczej dotrzeć do zamku? Zawalił się? Przykro mi, ale to była jedyna droga. Poza może... Znasz inną drogę? Starzy ludzie powiadają, że jest podziemne przejście prowadzące do zamku. Ale to tylko bajki. Nawet jeśli istnieje, nikt nie wie, gdzie jest do niego wejście. Czyli pojawia się jakiś promyczek nadziei. Istnieje jakieś tajne przejście do zamku, a tajne przejścia kojarzą mi się z siecią jakichś podziemnych tuneli. Więc może to jest jakiś trop? Nie wiem, jak dotrzeć do zamku, mam mało czasu. Proszę, pomóż mi. Krąży tu wiele legend. Mówi się, że zamek został zbudowany z kamieni przyniesionych z gór przez tysiące mężczyzn, którzy zmarli od tej ciężkiej pracy. Starzy ludzie powiadają, że góra jest pełna tuneli nawiedzanych przez dusze potępionych. Ktokolwiek mierzy się z górą, jest głupcem. Nie mam wyboru. Zależy od tego życie mojej żony. Ja muszę iść. Niech cię Bóg ma w swojej opiece. Być może w chacie ukryte jest wejście do tego piekła. Powinieneś pójść i sprawdzić. Wszystkie drogi do chaty są zablokowane. Ja muszę znaleźć rozwiązanie. Nie jestem najlepszą osobą do pomocy. Nie znam też domu. Nie mogę ci pomóc. Chodzi o tę chatę, przy której był jeden ze zbójów, którego utopiliśmy, a przynajmniej walnęliśmy go w głowę i on spadł do wody. Więc być może tam znajduje się jakieś przejście, które poprowadzi nas w konsekwencji do zamku Drakuli. Jest to ciekawa alternatywa, natomiast Jonathan już nawet, chociaż tego nie widzieliśmy, to sprawdził, że drogi prowadzące do tej chaty, przynajmniej drogi prowadzące z karczmy do tej chaty, są zablokowane. Porozmawiajmy jeszcze właśnie z karczmarką. Wygląda na prostą kobiecinę, ale może to tylko pozory i będzie nam miała jednak... będzie nam mogła pomóc w jakiś sposób. Most się zawalił. Bardzo było mi trudno dostać się z powrotem do karczmy. Musisz pomóc mi znaleźć inną drogę do zamku. Wiorel jest wściekły. Musiałam zamknąć wszystkie drzwi, żeby uciec przed jego gniewem. Myślę, że jest przekonany, że ci pomagamy. Tak się boję, co z nami będzie. Potrzebuję cię teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jak mam się wydostać z karczmy i dotrzeć do zamku? Jeśli nie ma innego wyjścia, zmierzę się z Wiorelem. Stawka jest zbyt duża. Nie, nie pozwolę mu cię skrzywdzić. Ci ludzie zawarli pakt z diabłem. Nie wygrasz z nimi. Może istnieje jednak sposób? Kilka dni przed śmiercią mój ostatni mąż powiedział mi o przejściu przez piwnicę. Nie ma czasu. Pośpiesz się. Pokaż mi drogę. Niestety, nigdy nie rozumiałam, o czym mówił.
Wydawał mi się taki przerażony i taki chory. Może pomoże ci jego notatnik. Odłożyłam go do kredensu. Błagam cię, bądź ostrożny. Cokolwiek tam jest na dole, to właśnie zabiło mojego męża. Znów to, co mi się podoba. Zbliżenie na jej twarz. Takie dość mocne zbliżenie. I te wszystkie szczegóły, jak na 2000 rok, to naprawdę dobrze wyszły. Często we współczesnych przygodówkach nawet, patrząc na postacie, na ich twarze, właściwie nie mają jakichś wielkich cech charakterystycznych. Zwykłe, niepokryte żadnymi zmarszczkami, gładkie twarze. No a tutaj Karczmarka jest przykładem, że nawet 15 lat temu można było to zrobić lepiej niż obecnie. Dobra, dostaliśmy kluczyk do szuflady. Zabieramy zapalniczkę oraz notatnik z kluczem. Czytamy. Po tygodniach szukania w końcu zrozumiałem, do czego służy pierścień smoka. Pierścień jest kluczem. Kluczem do piekła, do świata smoka. Drzwi do tego świata znajdują się dokładnie pod nami. Muszę się śpieszyć. Muszę chronić moją rodzinę. Zagrodziłem przejście i schowałem przeklęty pierścień w miejscu, gdzie święty Jerzy strzeże żywych i zmarłych. Na duszę wszystkich świętych zaklinam, niech te drzwi pozostaną na zawsze zamknięte. Zależy od tego nasze życie. Co on tam znalazł? Czy znalazł coś, co... nie wiem, nie należy do naszego świata? Jakieś śmiertelne zagrożenie? Czy znalazł po prostu drogę do zamku Drakuli, przez którą mogą ewentualnie tutaj przyjść... może przyjść sam Drakula, mogą przyjść jacyś jego przyjaciele. Nie tyle może przyjaciele, co słudzy. Trudno to w tej chwili stwierdzić, ale no na pewno coś groźnego kryje się w podziemiach. Tutaj zapalmy tę świeczkę i zejdźmy tam po schodkach. W każdym razie to miejsce może właśnie zapoczątkować naszą drogę do zamku hrabiego. Jeszcze na chwilę wyjdę ze zbliżenia. To, co mi w tej grze nie odpowiada. W drugiej części, w ostatnim sanktuarium, jest z tym jeszcze gorzej. Ten mechanizm, ta klapa właściwie, no jest dość duża, natomiast pole interakcji, no może to nie będzie idealny przykład, ale znajduje się tutaj tylko gdzie dziurka od klucza. Natomiast ja bym generalnie je powiększył. W tej sytuacji nie jest to rażące, no bo wiadomo, że klucz wsadzamy do dziurki od klucza, ale często po prostu musimy tak na oślep kierować myszą i żeby dane miejsce interaktywne znaleźć, nie powinno tak być. No dobrze, ale czas sprawdzić, co tutaj się znajduje. No i użyjmy naszego Uroborosa. Tak, to jest pierścień z wizerunkiem smoka zjadającego swój ogon, czy samego siebie. Symbol, który występuje dość często, chyba w mitologii nordyckiej się on nieco inaczej nazywa, taki smok. W każdym razie ja go kojarzę choćby z komiksu Torgal z części Władca Gór, notabene moim zdaniem przynajmniej jeden z najlepszych komiksów o Torgalu. Pojawia się on chyba też, tak, pojawia się w Wiedźminie. No i w wielu też grach, czy filmach, serialach, książkach. W Silent Hillu zdaje się też był. No dobrze, użyjmy ten pierścień tutaj. W Drakuli pełni on rolę klucza. I już tak delikatnie może zaspoileruję, że to nie jedyny raz, kiedy go użyliśmy. No i
znaleźliśmy się w jakichś podziemiach. To jest chyba kopalnia, bo widać, że do tego to miejsce musiało służyć. No, możemy tędy chodzić, sprawdzać, szukać jakiegoś miejsca interaktywnego, ale jedyna droga wiedzie tutaj, ku temu przejściu. To był taki mini spoiler, bo właśnie teraz już ponownie pierścienia używamy. No i wychodzimy. Tak, znów dostaliśmy się na powietrze. Ta klaustrofobiczna atmosfera kopalń może niektórym przeszkadzać, tym, którzy cierpią na taką klaustrofobię, którzy nie lubią spędzać czasu w zamkniętych pomieszczeniach. No ja klaustrofobii nie mam, więc nie jest to dla mnie aż tak dokuczliwe. Ale wiem, że niektórzy tego nie lubią. Dlaczego właściwie wydostaliśmy się tędy? Ano dlatego, że w ten sposób będziemy mogli dostać się do chatki, omijając strażników. Widzimy jednego z nich. Oni po prostu obstawili wyjścia z karczmy. No ale na szczęście udało nam się dostać tutaj inną drogą. No i używamy drugiego klucza, którego znaleźliśmy przy zbirze. Przy pachołku, przy dupasie Drakuli. To mi wygląda na deskę, tak na pierwszy rzut oka przynajmniej, ale to chyba jest dłoń. No i okazuje się, że tutaj znajduje się winda prowadząca, no na pewno nie na górę, więc w dół, gdzieś do podziemi. Być może także do kopalni, do innej jej części. Myślę, że powinien być lekko poturbowany teraz Jonathan. Niestety nie pozostaliśmy niezauważeni, więc no, musieliśmy zwrócić na siebie uwagę tego Viorela, bo to chyba był właśnie on, herszt tych zbirów. No i teraz możemy, właściwie musimy jakoś próbować się stąd wydostać, bo droga na górę została odcięta. No i widnieje przed nami perspektywa śmierci, chyba głodowej śmierci. No i co teraz zrobić? Mamy na szczęście łom. I to jest chyba jedyny przedmiot, który nam się może w tej chwili przydać. Teraz widać, że konstrukcja się zawaliła i będziemy musieli dostać się do tego otworu w ścianie, który w tej chwili jest dla nas niedostępny, ale z tego względu, że musimy podejść do niego. Zabieramy zatem deskę. Tutaj nie możemy jej przełożyć. Musimy od tej strony podejść. Niespodzianka, nie mamy animacji, przenieśliśmy się automatycznie do kolejnej lokacji.
Myślę, że to mogło służyć jako straszak, ale chyba nie wyszedł ten straszak autorom. Nie było to specjalnie przerażające, raczej we mnie to wzbudziło więcej śmiechu niż strachu. No, ale zabraliśmy użyteczny przedmiot, mianowicie rękę nieboszczyka, szkieletu. O, jeszcze raz tutaj, zapalić lampę. No. No i sprawdźmy, czy nam się uda dostać na drugą stronę mostu, bądź zjechać w dół może. Jednak Jonathan dał radę. Ale znów trafiliśmy w miejsce, gdzie nic konkretnego nie możemy zrobić, no i jedynie trzeba tę lokację opuścić i zejść tam niżej. Jeszcze niżej, a wiadomo, że droga na zewnątrz powinna wieść chyba ku górze, nie ku dołowi. Tutaj możemy sprawdzić to miejsce, co się znajduje w nim, ale nic konkretnego tutaj też nie osiągniemy, więc przejdźmy dalej. Tutaj jakiś stół, spożywano tutaj posiłki, no pewnie górnicy czasem się tutaj stołowali albo pracowali czy odpoczywali w przerwach pomiędzy wykonywaniem takich typowych dla górników czynności. My teraz pójdziemy tutaj w prawo i skierujemy nasze kroki za ten wózek. No i czeka nas mała przejażdżka. Lubię te przejażdżki akurat w Drakuli. Mówiąc szczerze, akurat część rozgrywająca się w kopalni jest nieco mniej emocjonująca niż to, co widzieliśmy wcześniej, niż te początkowe sceny rozgrywające się w karczmie i nieopodal. Tutaj jest taka typowo przygodówkowa robota, więc trzeba kombinować, szukać przedmiotów i metody, czy miejsca i sposobów, w jaki moglibyśmy ich użyć. Zyskaliśmy hak, teraz przechodzimy tu, znów do tego pomieszczenia, gdzie znajduje się drugi wózek. No i ta zwrotnica, nie działająca do tej pory, zaraz zadziała, właśnie dzięki naszemu hakowi. Robimy to rzecz jasna po to, aby dostać się w inne miejsce kopalni. Tu są drzwi, ale one się nie otworzą, jeśli będziemy tutaj stali przed nimi. Musimy wjechać
właśnie wagonikiem, więc wracamy tam, gdzie on się znajduje i teraz powinniśmy już pojechać inną drogą. Miejmy nadzieję, że te drzwi się przed nami otworzą, że nie zaryjemy naszym wagonem w nie. Ta kopalnia jest nieużywana, opuszczona od wielu lat, więc różnie może to z tym być. Podobają mi się te animowane przerywniki występujące w grze. Nie poszli na łatwiznę, przynajmniej w tym wypadku twórcy. Widać było, że no, ten przerywnik trwał dość długo, był efektowny. No i mnie osobiście naprawdę bardzo się spodobał. W zasadzie możemy sprawdzić, co tutaj jest dalej. Niestety nie ma przejścia. Znów musimy kombinować, jak przedostać się na drugą stronę. Na szczęście tu znaleźliśmy drzwi. No i też mechanizm, przy którym trochę trzeba się naszukać tego elementu interaktywnego. O, znajduje się w tym miejscu. Czyżby znów był potrzebny pierścień? Proszę, więc tory się jednak nie zawaliły, tylko no, to jest taki mechanizm, który opuszcza je i podnosi. Nie będzie łatwo przejść, drogę blokują nam nietoperze. Brakuje chyba charakteru Jonathanowi, bo mimo wszystko mógł jakoś się przedrzeć na drugą stronę i wątpię, żeby te nietoperze mu aż tyle zdrowia napsuły, bo w końcu one chyba ze środka wylatują. Jak już był tutaj na środku tych torów, to równie dobrze mógł w drugą stronę tam przeskoczyć. No ale nie wiem, może się czepiam, może nie mam racji. Ja generalnie lubię się czepiać różnych rzeczy. Czasem może nie do końca słusznie nawet. Zabraliśmy latarkę i tutaj się jeszcze coś będzie znajdować. Tutaj, tu. Nie zapalniczka, lecz latarka. Tutaj po schodkach też muszę w nie najpierw trafić. No
i komunikat włóż dysk numer 2. Jesteście pewni, że ma ze sobą pierścień? Świetnie, znakomicie. Będziecie wynagrodzeni, a on wkrótce dowie się, co to znaczy zaatakować mnie. Czy cokolwiek sprawiłoby mu teraz większy ból niż utrudnienie jego poszukiwań, podczas gdy każda minuta jest dlań tak cenna? Słońce wschodzi i nie czas teraz na zabawę z moją ofiarą. Głupiec zmierza ku śmierci i nie zdaje sobie z tego sprawy. No, wreszcie trochę ciekawych rzeczy się zdarzyło, bo kopalnia mogła trochę przynudzić widzów, tak mi się wydaje. No, ale teraz trafiliśmy już do zamku, a właściwie przed zamek Drakuli. No i ciekawe, jak to się dalej potoczy. Jak widać, hrabia o wszystkim wie. No i to, co można było zauważyć, to ten, którego ponoć utopiliśmy, dalej żyje. Ten, na którego, któremu zrzuciliśmy coś na łeb, też żyje. Także są w komplecie. To utrudni z pewnością nasze zadanie, ale my się tak łatwo nie poddamy i stawimy czoła wszystkim trzem zbójom, a jeśli będzie ich więcej, to nawet w większej liczbie, a także samemu hrabiemu. No, także to by było na tyle w tym odcinku. No i ciekaw jestem, jakie niebezpieczeństwa czekają na nas w kolejnym. Do usłyszenia, pa, pa.